Cześć! Dzisiejsza aktualizacja pielęgnacji twarzy będzie dość bogata i rozbudowana. Moje drogie, zaczynam walczyć z trądzikiem hormonalnym. Zafundowałam go sobie na własne życzenie, odstawiając tabletki antykoncepcyjne. Jeżeli oglądałyście moje weekendowe vlogi w czasie wakacji, to niejednokrotnie wspominałam, że mam bardzo duży problem z celulitem i z tym zatrzymywaniem się wody w organizmie. Czułam się spuchnięta, taka ociężała, zwłaszcza wtedy, kiedy była pogoda wysoka i to też sprawia, że pomimo tego, że na przykład mam zdrową dietę, to wyglądałam na taką grubszą niż jestem w rzeczywistości, bo ta woda mi się bardzo w organizmie zatrzymywała i to jest właśnie coś, czego ja bardzo nie lubiłam, że na przykład przychodzi jesień, jest chłodniej, to ja się wydaję taka szczuplejsza i ja bym teraz mogła latać w bikini, a wtedy, kiedy jest właśnie lato, kiedy człowiek może chciałby troszeczkę ponosić jakieś bardziej kuse ubrania, no nie mogłam, bo byłam taka spuchnięta. Jeszcze dodatkowo dochodził ten celulit, to uczucie ciężkich nóg, czasem taka bolesność. No i postanowiłam omówić to z ginekologiem, że właśnie mam takie objawy i powiedział, że tak, może to być wywoływane przez tabletki i postanowiłam zmienić metodę antykoncepcji na taką, która przynajmniej w teorii ma być mniej obciążająca pod kątem trądzikowym. Niemniej jednak musicie wiedzieć, że w tym momencie, w mojej czasoprzestrzeni, kiedy ja Wam nagrywam ten film, jeszcze jestem po odstawieniu tabletek i szykuję się na założenie spirali. Ale jak będzie dalej, czy jednak nie dojdzie do jakiegoś pogorszenia stanu cery, no o tym wszystkim gdzieś tam, jeżeli tylko chcecie, będę Was informować. Osoby, które oglądają weekendowe vlogi, wiem, że są zainteresowane, więc tam będę też wspominać, zapewne też na Instagramie, więc jeżeli tylko ten temat Was interesuje, to tam zapraszam do tych treści. No a gdybyście chciały też jakiś pełny film na temat właśnie tego, jak takiej mojej historii, jak to było z tym odstawieniem tabletek, a brałam przez 10 lat, jak to będzie potem po spirali, co zauważę, czy będą jakieś zmiany i ten czas przejścia w ogóle, odstawienie tabletek, miesiąc przerwy między odstawieniem tabletek a spiralą, bo chciałam zobaczyć, jak mój organizm będzie reagował. No i właśnie, wiecie, że przez 10 lat mój własny, prywatny organizm nie produkował hormonów, bo nie musiał, bo dostarczałam je z tabletkami antykoncepcyjnymi, to w tym momencie mam po prostu trądzik nastoletni, tak to można w skrócie uznać. To jest trądzik hormonalny, po prostu mój organizm w tym momencie musi sam na nowo nauczyć się produkować estrogen i będzie on oddziaływał na cały mój organizm. Jak będzie w przypadku całego ciała, czy będę zadowolona, że zejdzie mi ta woda i tak dalej, zobaczymy. Natomiast to, co zauważyłam gdzieś 2 tygodnie po odstawieniu tabletek, to wysyp, który miałam wrażenie, że co pół doby to tylko mi kwitło jeszcze więcej i więcej wyprysków na twarzy. W tym momencie mam wrażenie, że zaczęłam trochę tą moją cerę ogarniać, ale wciąż, jeżeli się przyjrzycie, to jakieś tutaj gdzieś coś niedoskonałości są, będziecie to widzieć. Moja cera też będzie się na pewno bardziej błyszczeć, już to zauważam, że puder Vibomood, który do tej pory mi się super sprawdzał, no mam wrażenie, że jest trochę niewystarczający. Więc słuchajcie, ta moja skóra teraz żyje własnym życiem. Więc dzisiejsza aktualizacja pielęgnacja twarzy, dzisiejszy film będzie też trochę takim filmem, w którym pokażę Wam, jak podeszłam do tej bardzo trudnej sytuacji, bo powiem szczerze, kiedy zaczął mi się ten trądzik hormonalny, to pierwszą moją taką myślą to była taka jakby nerwica i chęć wyciśnięcia, zdrapania wszystkich tych zmian, wiecie, po prostu jak się ma czystą skórę przez wiele, wiele lat i jest spoko i nagle zaczynają wychodzić jakieś gule i ciężko jest nad nimi zapanować, no to człowiek zaczyna dostawać fiksacji i kociokwiku. Natomiast postanowiłam jednak, że podejdę do tego w taki sposób, że muszę wyczaić, jakie teraz są potrzeby mojej skóry i daję też takie sobie na wstrzymanie. Przede wszystkim nie denerwuję się, jeżeli się okazuje, że jakiś kosmetyk mi się nie sprawdza, bo pamiętamy, że w przypadku trądziku hormonalnego no kosmetyki nie są w stanie go zahamować. Mogę próbować goić te zmiany, zmniejszać ten stan zapalny, te zaczerwienienia sprawi, że trochę te wypryski szybciej się będą goić, ale nie spowoduje, że one w ogóle nie będą się pojawiać. Więc dziś będę Wam opowiadała o kosmetykach, które używałam jeszcze zanim się ten wysyp pojawił, ale też z tym wysypem, co działo się dalej i co tam gdzieś tam wprowadziłam i jakie są efekty stosowania tych kosmetyków. Więc jeżeli tylko Was to interesuje, no to zapraszam do oglądania dalej. I zaczniemy sobie od kwestii demakijażu. Jeżeli chodzi o kosmetyki So Bioetic, dzisiaj kilka z nich będzie, to niedawno robiłam Wam film na temat tych kosmetyków, więc no jestem po prostu w trakcie ich stosowania. Płyn micelarny, ten, który widzieliście w tamtym filmie, już zużyłam, on nie był zbyt duży, ale sprawdzał się fantastycznie. Natomiast w tym momencie używam sobie olejku do demakijażu.
On jest spłukiwalny pod wpływem samej wody i jestem z niego zadowolony. Natomiast, ponieważ jestem miesiąc po laminacji rzęs i wciąż efekt na rzęsach mi się zatrzymuje, i pani, która wykonywała mi ten zabieg, swoją drogą, zabieg był wykonywany w Drogą Piękna w Katowicach i macie na hasło Kosmet Allegia Naturali 10% zniżki, to zwróciła mi uwagę, żeby właśnie nie zepsuć tego efektu zbyt szybko, żeby te rzęsy dłużej zachowywały ten ładny skręt, to żeby demakijaż oczu robić nie przy pomocy olejków, tylko płynów micelarnych. Więc postanowiłam płyn micelarny. A ponieważ, no wiecie, to jeszcze mam niezużyte, nie mogę sobie tego na okolice oczu zastosować, no to stwierdziłam, może będę rzeczywiście oczy tym, resztę twarzy tym, ale ja w ogóle nie lubię mieć tylu kosmetyków pootwieranych w łazience, więc stwierdziłam, to może póki mam ten efekt na rzęsach, to będę zmywała twarz płynem micelarnym, a jak mi ten efekt już zejdzie, zanim zrobię kolejną laminację, no to zużyję sobie wtedy to do demakijażu, nie? Ale powiem Wam, że ten płyn micelarny z laku, to jest kocica, on jest dość mocny. I przyznam, że moja skóra w tym momencie, teraz, przy tych wszystkich zmianach hormonalnych, nie tylko, że pojawia się na niej trądzik, ale stała się jakaś taka ultra reaktywna. Ja nie wiem, w którym momencie ona się zaczerwieni, kiedy będzie podrażnienie, kiedy co. Bardzo się robi taka księżniczka z niej. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten płyn micelarny, w momencie, jak odstawiłam tabletki antykoncepcyjne i zaczęłam używać, cały czas sobie używałam gdzieś tego płynu micelarnego do mycia całej twarzy, to zdarzały się dni, że ta skóra była taka bardzo reaktywna. Po tym olejku mi się tak nie dzieje, więc na chwilę obecną robię tak, że same oczy tym zmywam, a twarz zmywam tym. I na chwilę obecną to jest metoda, która mojej skórze odpowiada, więc tego się trzymam. Mycie twarzy. Pytałyście się mnie, czy będę testować właśnie z DS ten żel z mydlnicą lekarską. W ogóle to jest o tyle ciekawy kosmetyk, że on tutaj nie ma żadnego takiego typowego syntetycznego detergentu, tylko jest oparty o właśnie mydlnicę lekarską, czyli taki naturalny ekstrakt o właściwościach myjących. Kiedyś jak nie było mydła, ludzie właśnie między innymi wykorzystywali właściwości mydlnicy do oczyszczania się czy do prania w rzekach na przykład, więc to jest bardzo fajny ekstrakt i to jest kosmetyk, który może być z powodzeniem wykorzystywany przez te z Was, którym zdarza się na przykład brać kąpiel w rzece, nie wiem, jakieś survivalowe wyprawy, pod namioty, czy coś w ten deseń, koncerty, to jest kosmetyk, który z całą pewnością nic tam środowisku wodnemu nie zaszkodzi, bo nie mamy tutaj nic syntetycznego, absolutnie nic, po prostu w 100% naturalnego skład i ta substancja myjąca nawet jest właśnie taka czyście naturalna, a nie, że pozyskiwana bez szkody dla środowiska. Czyście naturalny ekstrakt z mydlnicy, pH jest jak najbardziej tutaj fizjologiczne, dopytywałam. I to jest taki żel, który się w ogóle nie pieni. Jego formuła jest rzeczywiście taka żelowa, ale kiedy jego się rozprowadza na twarzy, to zmienia się w taką emulsję. W ogóle nie daje uczucia ściągnięcia. I kiedy ja jeszcze nie miałam tego wysypu, to był dla mnie naprawdę fajny kosmetyk. Nie daje uczucia ściągnięcia, nie ma żadnego takiego uczucia nadmiernego oczyszczenia skóry. Bardzo komfortowy, fajny kosmetyk myjący. Teraz, jak ja mam ten wysyp, to jeszcze teraz to jest pół biedy, ale jak miałam taki naprawdę mocny, mi się tutaj zrobił gdzieś na czole wysyp, to miałam wrażenie, że potrzebuję trochę innego kosmetyku myjącego, taki, który da mi po zastosowaniu efekt nie tylko oczyszczenia, ale też takiego dodatkowego orzeźwienia. To jest trochę inny kosmetyk, bardziej myślę, że dla skór, które nie mają tej potrzeby takiego gojenia zmian trądzikowych, normalizacji pracy gruczołowo-łojowych, po prostu takie podstawowe oczyszczenie, bez podrażnienia, bez ściągnięcia, to jest kosmetyk dla takich z Was. Teraz trochę ta skóra mi się uspokoiła, a i jeszcze oczywiście był też, teraz ta skóra się, czekajcie, skończę wątek, bo zaczęłam jeden i zaczynam drugi, zaczynam mówić po prostu jak moja babcia, tylko moja babcia już ma słuszny wiek i może tak mówić, a ja mam prawie 30, nie? Więc okej, kończę jedną myśl. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, on jest jak najbardziej bardzo w porządku, bardzo przyjemny, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie takiego oczyszczania podstawowego. Natomiast jeżeli chodzi o takie oczyszczenie, które jednocześnie ma wspomagać gojenie zmian trądzikowych, będę szukać czegoś troszeczkę innego. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, oczywiście w momencie, kiedy ta moja skóra zaczęła być taka reaktywna, zdarzały się dni, że moja skóra po tym się czerwieniła. To nie był taki efekt jakby podrażnienia skóry, żeby to już wzbudziło mój niepokój, ale wiecie, wychodzę z kąpieli, nie mam uczucia ściągnięcia, a jednocześnie skóra zaczyna się rumienić. Jakim cudem, jakim prawem kosmetycznym ta skóra nie mogła mieć uczucia ściągnięcia, się czerwieniła? Nie wiem, ale to są właśnie zmiany hormonalne. Więc po prostu moja księżniczkowata aktualnie cera będzie kaprysić. Więc stwierdziłam, okej, może ten kosmetyk tej cerze za bardzo nie pasuje,
I zrobiłam sobie taką próbę, że odstawiłam ten żel i akurat mam teraz piankę do mycia rąk dla dzieci z Sylweko, którą myję całe ciało. Stwierdziłam, umyję tym też twarz, no bo przecież to jest tylko i wyłącznie kosmetyk myjący, tam nie ma żadnych substancji, które nie można byłoby zastosować na twarz, więc stwierdziłam, okej, spróbuję. No i efekt był w sumie taki sam. Spróbowałam kilka dni, efekt był taki sam, jeszcze przez to, że zmieniłam ten kosmetyk, a potem wróciłam do tego, to jeszcze dodatkowo mi się kolejne wypryski pojawiły, bo moja cera taka jest, że jak zmieniam kosmetyk, to lubi się coś na niej pojawiać, a teraz to nie jest tak, że się pojawi coś jednego, tylko od razu był wysyp, więc stwierdziłam, okej, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ta moja skóra teraz jakoś tak dziwnie reaguje i ponieważ nie czuję nic negatywnego, to sobie przy tym kosmetyku zostaje. I powiem tak, był taki efekt, że ta cera bardzo się po nim rumieniła, teraz od kilku dni stosuję sobie i jest spokój. Więc mam wrażenie, że to nie jest kwestia tylko jakoś tam tego kosmetyku, tylko po prostu tego, że moja cera tak bardzo szaleje i ja sama nie wiem, co w tej skórze zaczynają, jakie procesy zachodzić. Kolejna kwestia, no to kwestia tonizacji. Tutaj mam też dwa kosmetyki, ale tutaj akurat nie było to związane z kwestią hormonalną, tylko tak. Ja Wam nawet na Instagramie pokazywałam właśnie ten tonik Senel i on ma dodatek substancji myjących. Ja sobie jak go zaczynałam stosować, było wszystko okej. Okay. Moja cera zazwyczaj ogólnie, nie tylko przez te zmiany hormonalne, ale zawsze taka była, że nie przepadała za tonikami, które się pienią, które mają dodatek substancji takich powierzchniowo czynnych. No ale żeby nie być taką, wiecie, gołosłowną, jeżeli dostałam to właśnie z firmy Senel, stwierdziłam, okej, czemu nie, spróbuję, a może trafię na złotego grala, znajdę taki kosmetyk, tonik z substancjami myjącymi, który jednak nie będzie nic negatywnego na mojej cerze powodował. I przez jakiś czas było okej, a potem niestety moja cera, jak to moja cera, zrobiła to. I to jest coś, co działo się jeszcze, jak brałam tabletki antykoncepcyjne, więc jeszcze ta moja cera była taka dość standardowa, ja wiedziałam, jak ona się będzie zachowywać i coś takiego, takie podrażnienie się pojawiło. Niemniej jednak tak moja cera reaguje zawsze na substancje powierzchniowo czynne. Czasami reaguje tak już po pierwszym, drugim użyciu. Tutaj byłam w stanie ten kosmetyk trochę sobie potestować, więc on dawał mi naprawdę fajne uczucie nawilżenia, ale właśnie w pewnym momencie zaczęło robić się coś takiego po nie wiem, tam chyba dwóch tygodniach stosowania, jakoś naprawdę go używałam taką solidną ilość czasu rano i wieczorem, więc myślałam, o, może będzie okej. Tylko że zaczęłam zauważyć w pewnym momencie, że ta skóra, jest to uczucie nawilżenia, a potem nagle wysuszenia. No okej, to było dziwne, ale myślę, okej, skóra się nie czerwieni, zobaczymy jak będzie potem. A potem zaczęło się dziać dokładnie to, co widzieliście na filmiku, czyli cera... Nie dość, że najpierw jest nawilżenie, potem czuć taki dyskomfort i potem nagle ta skóra buch i jest czerwona, jest podrażniona. Więc no, zużyłam tyle tego kosmetyku, więc naprawdę potestowałam go sobie, ale po raz kolejny okazuje się, że no moja cera niestety źle reaguje na dodatek substancji powierzchniowo czynnych w kosmetykach typu tonik. Dlatego wróciłam sobie do hydrolatu. Hydrolat dla mnie jest zawsze dobrym wyborem, akurat u mnie hydrolaty zawsze się sprawdzają. No i tam bardzo sporadycznie zdarzy się, że coś mnie tam uczuli, ale to bardzo, bardzo sporadycznie. W filmie o właśnie tych kosmetykach z Matic między innymi opowiadam Wam o tym hydrolacie z Floram. Tak się markę czyta, już wiem, Floram, nie Florame. I ogólnie jestem z niego zadowolona, bardzo podstawowy, przyjemny właśnie hydrolat różany. I pomimo tych wszystkich jakichś tam zmian, które dzieją się w mojej skórze, to on jest okej. Okay. Skóra mi się po nim jakoś strasznie nie czerwieni. Czerwieni się jak coś, to właśnie gdzieś tam po tym żelu się zdarzyło, ale po tym nie. Więc... Ale nie jest też tak, że jak się zaczerwieni po tym, to nagle po tym się uspokaja. Czasami jest tak, że jest czerwona po prostu i jest i dopiero sama się musi uspokoić. Słuchajcie, naprawdę, no kosmetyki nie mają wpływu na zmiany trądzikowe. W sensie takie hormonalne, o, w ten deseń, bo jeżeli trądzik wynika z nieprawidłowej pielęgnacji, to wtedy no okej, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, ale jeżeli trądzik jest właśnie hormonalny, to trzeba czekać, aż te hormony się uspokoją. I tak jest właśnie w przypadku trądziku młodzieńczego, czyli nastoletniego, w przypadku trądziku, który pojawia się na przykład w ciąży, podczas jakichś chorób, podczas właśnie zmiany antykoncepcji, u niektórych osób podczas brania antykoncepcji, u innych po odstawieniu antykoncepcji. Więc słuchajcie, ja sama z tą moją cerą nie bardzo wiem, jak dochodzić do ładu, ale postanowiłam nie rzucać od razu, zmieniać całą pielęgnację, tylko poobserwować, jak ta cera na co reaguje i czego ona potrzebuje i co się z nią będzie działo. Więc jak możecie się już zorientować, wiele z tych kosmetyków używałam jeszcze zanim się ten wysyp pojawił i dalej nie odstawiałam ich, tylko dalej je sobie testowałam w momencie, kiedy ten wysyp się pojawił, żeby zobaczyć, jak ta skóra reaguje na tą samą pielęgnację. Więc ten tonik na przykład tak stosowałam, czy ten hydrolat, jeszcze zanim się ten wysyp pojawił i po też. I ponieważ uważam, że efekt, który uzyskuję takiego odświeżenia,
skóry po zastosowaniu jest ok, to sobie dalej testuję, nie widzę, żeby tam skóra w jakikolwiek sposób była bardziej zaczerwieniona. Dobra, i teraz przejdziemy sobie do kremów. I tutaj jest dość dużo propozycji, bo działy się cuda. Więc zacznijmy sobie od tego, co już możecie się spodziewać, czyli właśnie te kremy z Soul Bioethic. No i moje drogie, okazało się właśnie wtedy, kiedy moja cera jakoś tak strasznie zaczęła, nie wiem jak to nazwać, szaleć, no naprawdę dziknąć po prostu, mogłabym to kolokwialnie uznać, to nagle zaczęła się strasznie czerwienić na ten krem. Jak ja sobie go używałam z powodzeniem przed tym wysypem i byłam w stanie zrobić dla Was film i było wszystko cacy, no słuchajcie, w momencie jak przyszedł ten Armagedon, nagle skóra buch czerwona. Czasami tak jest, że skóra na po prostu dużą dawkę substancji aktywnych, które ten krem niewątpliwie posiada, no reaguje takim zaczerwienieniem. I ponieważ ten krem, on się u mnie naprawdę fajnie spisywał, zobaczcie, ja go no trochę zużyłam, ale absolutnie nie powiedziałabym, że całkiem. I ponieważ on się u mnie spisywał, to ja postanowiłam, że nie wykorzystuję go, no nie wiem, tam do ciała czy coś, tylko postaram się trochę tą skórę wyciszyć i do niego wtedy wrócę i zobaczę, jak wtedy ta skóra będzie na niego reagować. A ponieważ po jego zastosowaniu ten efekt zaczerwienienia skóry już był taki jak podrażnienie. To było naprawdę żywe, czerwone zaognienie się cery, więc stwierdziłam, ok, na razie go odstawiam, zobaczymy, co będzie dalej. No i ponieważ potrzebowałam jakiegoś kremu na dzień, to zdecydowałam się na Bielendę. I to jest krem o właściwościach nawilżająco-kojących. To jest sorbet do twarzy, krem sorbet, tak się nazywa. I słuchajcie, jak to pięknie pachnie. To pachnie naprawdę. Ja bardzo lubię na śniadanie jeść płatki z jogurtem truskawkowym z Lidla. I słuchajcie, to ma taki zapach może nawet mocniejszy. No ta truskaweczka taka słodka, jak z jakiegoś ciasta, jak z jakiegoś takiego dżemiku. Po prostu super jest ten zapach. No i zobaczcie, tutaj już więcej tego kosmetyku pozużywałam, bo akurat jego moja cera zaczęła tolerować i jest wszystko ok. Pomimo tego, że ten zapach jest aż tak wyczuwalny i mocny, to moja cera jednak ten krem toleruje. I co więcej, nawet jak jechaliśmy do czeskiego Krumlowa z Adrianem, no to ja zawsze jestem odpowiedzialna za pakowanie kosmetyczek i zapomniałam Adrianowi spakować kremu Inni Mini. Tragedia, jaką to ja jestem kobietą, nie? Że nie zadbam o faceta. No i mówię mu, dobra, spróbuj, no zobaczymy, może ci się spisze. I na jego bardzo, bardzo wrażliwej, reaktywnej skórze też nie spowodował żadnego podrażnienia. Więc jeżeli szukacie kosmetyku, który być może okaże się, że gdzieś tam Was nie uczula, nie podrażnia, no wiecie, to jest kwestia indywidualna, u każdej osoby uczula coś innego. Niemniej jednak, no na dwóch dość wrażliwych skórach ten krem się spisał. Na jednej skórze Adriana, który po prostu naprawdę nie toleruje wielu nawet substancji też zapachowych i ogólnie kosmetyków, i u mnie, która w tym momencie ta cera po prostu żyje własnym życiem, spisał się. Nie kosztuje jakiejś fortuny, więc może się u Was też gdzieś tam okaże się, że jest fajny dla Was. I wiecie co? On ma ciekawą konsystencję, bo on jest z jednej strony dość gęsty, ale wchłania się całkowicie i daje bardzo komfortowe uczucie nawilżenia. To jest krem, który ma mieć właściwości nawilżająco-kojące. Więc raz, że spodziewałam się, że ponieważ ma to być to ukojenie, to być może wpłynie mi na gojenie tych niedoskonałości. No, niestety to nie tak jest. Myślę, że dla osób, które właśnie zależy im, tak jak mi zależało wcześniej przed tym wysypem, na właściwościach przede wszystkim nawilżających, przeciwstarzeniowych, takich łagodzących, ale po prostu takich wyciszających tą skórę, która bywa taka zaczerwieniona, to jest ok. Natomiast nie widzę jakiegoś spektakularnego działania pod kątem wyprysków i takiego ich jakiegoś szybszego gojenia. Więc dla osób, które nie mają zmian trądzikowych albo mają, ale im nie zależy na tym gojeniu, w co wątpię, To jest ok. Dla osób, które chcą coś nawilżającego, mają cerę wrażliwą, cera taką, którą chcemy działać przeciwstarzeniowo i dzięki temu mocno ją nawilżyć, żeby hamować te procesy starzenia się skóry, tak, spoko. Przy zmianach trądzikowych nie bardzo. No i właśnie jeżeli chodzi o zmiany trądzikowe, to zaczęłam myśleć o tym, że ok, jeżeli na przykład widzę po tych kremach, że żaden dotychczas stosowany krem nie daje mi takiego efektu, jaki bym chciała pod kątem tego gojenia skóry, no to zaczęłam myśleć, co ja stosowałam, kiedy miałam cerę trądzikową, bo zanim zaczęłam przygodę z naturalną pielęgnacją, to właśnie miałam tego typu cerę i dopiero kosmetyki naturalne pomogły mi uspokoić tą skórę. Wtedy miałam po prostu skórę, teraz wiem, że jej szkodziło to naruszanie bariery hydrolipidowej, zapominanie o toniku, bo na przykład tonik używam z ziai, który ma tam substancje naruszające barierę hydrolipidową, więc wyczaiłam, że gdzieś tam mi się coś tam tej cerze nie odpowiada, więc na przykład stosowałam tylko na wieczór, a rano po prostu pod makijaż, bo też cera mi się przetłuszczała, no to już toniku na przykład nie stosowałam, nie?
Więc pamiętałam, co się u mnie spisało i co mi pomogło wtedy wyjść na prostą z tą cerą i między innymi ja właśnie stosowałam sobie lekki krem nagietkowy, więc zaopatrzyłam się w niego i dopiero wczoraj go pierwszy raz zastosowałam, więc jeszcze ciężko mówić o dalekosiężnych efektach, ale mam wrażenie, że dzisiaj te stany zapalne nie są aż tak czerwone jak były i trochę ta skóra jest wyciszona. Więc myślę, że jak sobie zużyję ten krem do końca, to właśnie sobie przejdę na ten albo jakoś, nie wiem, będę go na noc stosowała czy coś. Na pewno on w mojej pielęgnacji zagości, bo czuję, że to może być dobry plan na pielęgnację. Natomiast jeżeli chodzi o ten krem żel na noc, to ogólnie, wiecie co, tutaj po prostu nie ma jakichś składników takich aktywnych, które mogłyby działać drażniąco. Tutaj przede wszystkim jest ta formuła dość taka emolientowa i to tej mojej skórze odpowiada. Nie widzę, żeby po nim pojawiało mi się więcej wyprysków, absolutnie nie, ale właśnie przez to taki, że ten skład jest mega prosty, to właśnie czuję, że tej skórze nic nie szkodzi, więc aktualnie na noc sobie właśnie to stosuję. Jeżeli chodzi o kremy pod oczy, słuchajcie, wyjątkowo moje akurat skóra pod oczami nie jest aż tak reaktywna jak na całej twarzy. To też jest dziwne, bo wcześniej miałam tak, że prędzej to moje oczy reagowały jakimś zaczerwienieniem, podrażnieniem, łzawieniem, jak coś im nie pasowało, a skóra na twarzy była bardziej odporna. Teraz całkowicie inaczej. Okolice oka jest ok, a właśnie cała twarz szaleje. I tak jak Wam wspominałam w tym ostatnim filmie właśnie o tym, że sobie używam tego krem pod oczy, on jest ok, on jest dość taki właśnie odżywczy. Ale żebym widziała po nim jakiś spektakularny efekt, jeszcze nie widzę. Zobaczymy, jak zużyję całe opakowanie. Natomiast kosmetyk, który... Ach, jeszcze Wam go pokażę tak z bliska. Może po prostu na efekty będę musiała poczekać. To wiecie, nie wykluczam. Czasami tak jest, więc jeszcze mu daję czas. Formuła dość gęsta, ale dobrze wchłanialna. Ale za to ten gagatek bardzo miło mnie zaskoczył. I to Wam nawet od razu pokażę jego formulację. To jest eliksir na okolice oczu, więc ja sobie dwa razy w tygodniu nakładam eliksir pod krem. Taki serum, tylko że na okolice oka. I to jest coś niesamowicie... Ojej, nie wycelowałam sobie... O dobra, zaraz posprzątam. I słuchajcie, to jest tak gęściutkie. To nie jest takie czysto emolientowe, ale słuchajcie, jakie to jest gęste, jak to mocno skórę nawilża. Rewelacja po prostu. Więc uważam, że jako wzbogacenie pielęgnacji dwa razy w tygodniu nałożyć sobie coś takiego, no super sprawa. Ten eliksir pod oczy z DS jest w formie takiej bardzo gęstej, treściwej, emolientowej, ale wciąż emulsji. To jest emulsja, to się wchłania, ale nie jest to taki czysty olej, absolutnie ani czyste masło. Nie, 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 to ma tutaj na pierwszym miejscu, słuchajcie, wodę. Niemniej jednak jest to bardzo treściwe, bardzo odżywcze. Ja takiej konsystencji jeszcze w żadnym kosmetyku na okolice oczy nie widziałam. Takiej lekko masełkowej, ale wchłanialnej. Jedna, która się wchłania, nie obciąża, a silnie odżywia. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego w innych kosmetykach na okolice oka, więc zwracam uwagę, naprawdę opakowanie dość niepozorne, powiem szczerze, a po prostu w środku cud. Przejdziemy teraz do filtrów. No i moje drugie tutaj... rewolucja! Mam dwa naprawdę genialne kosmetyki i przynajmniej jeżeli chodzi o filtry, moja cera nie szaleje, więc uff, chociaż tyle. Zacznijmy sobie od Baby Dream. Pomyślicie sobie, no za każdym razem Baby Dream pokazujesz, ale, moje drogie, to jest Baby Dream bez oktokrylenu. Ja dostawałam dość często wiadomości, że no fajny jest ten krem Baby Dream, który pokazujesz, bo on ma taką dość lekką formułę, fajnie się wchłania, że fajnie to wygląda, ale wolę unikać oktokrylenu, bo jest taki mit kosmetyczny, że ten oktokrylen, no to tam straszliwie jakoś negatywnie działa na układ hormonalny człowieka. Na ten temat ja się wypowiadałam w filmie o filtrach chemicznych, które już aktualnie powinno się nazywać filtrami organicznymi, pamiętamy o tym, więc to jest filtr organiczny SPF 50+, i właśnie Baby Dream Rossmann udoskonalił tą formulację, nie ma oktokrylenu. Słuchajcie, kupiłam, bo chciałam porównać działanie tego do tej starej wersji. Nie ma różnicy. Jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o konsystencję, sposób noszenia na twarzy, nie widzę żadnych różnic i uważam, że wciąż mogę ten kosmetyk polecać, wciąż jestem z niego mega zadowolona. Cena jest bardzo adekwatna, nic dziewczyny tylko nie próbować, zwłaszcza te, które obawiały się tego oktokrylenu. Zobaczcie, macie teraz bez tej substancji. No i właśnie drugi, tutaj firma Inimini przysłała mi ten ich nowy filtr. Ja Wam robiłam film cały o filtrze SPF 50 Inimini, który miał dodatek pigmentu, a ten właśnie, tak możecie tu zobaczyć, on jest pigment free. Więc to jest właśnie wersja dokładnie taka sama, tylko bez pigmentu. I laski, ten filtr
wchłania się całkowicie. Nie zostawia tłustej warstwy, nic nieprzyjemnego. Jest jeszcze lżejszy niż ten Baby Dream. Przy czym no, cena jest totalnie różna, więc jeżeli szukacie ceny takiej bardziej przystępnej, czegoś budżetowego, to Baby Dream. Jeżeli cena nie gra dla Was aż takiej roli, to warto zwrócić uwagę na InniMini. Przy czym jedyny minus, jaki obserwuję, bo ja mam dość ciężką rękę, jeżeli chodzi o filtry i ja ich nakładam dużo, no bo chcę dobrze tą skórę chronić przed wpływem promieniowania UV. Jeżeli się za dużo nałoży tego filtra, to on się wtedy roluje. Więc to trzeba pamiętać, żeby patrzeć, ile się go nakłada, nie nakładać w zbyt dużej ilości, nakładając też wklepywać, niekoniecznie masować, bo może się gdzieś tam coś zrolować. Ale jeżeli zależy Wam na lekkiej formule, całkowicie wchłanialnej, nie błyszczącej się, oj, to tutaj InniMini jak najbardziej polecić mogę. Kolejny kosmetyk jest to peeling enzymatyczny z BioLaven. Pytałyście się mnie, czy ja będę Wam pokazywać te kosmetyki BioLaven. Ja je wszystkie mam, więc jak te nowości. Więc jak tylko ja sobie pozużywam to, co tutaj mam, no to właśnie będę pokazywać Wam też nowości BioLaven. I między innymi ja już sobie wykończyłam peeling, który miałam do tej pory, więc sięgnęłam po peeling enzymatyczny BioLaven. I jeżeli oglądacie mnie systematycznie, to na pewno kojarzycie, że moim totalnym ulubieńcem jest Sylveco peeling enzymatyczny. Więc ta sama firma, inna propozycja. No nie mogłam się oprzeć, żeby nie spróbować czym prędzej. I tak, różnice są. Ten kosmetyk jest trochę mocniejszy, tak bym powiedziała. Przede wszystkim on ma w sobie drobinki, ale niesamowicie delikatne i słabo wyczuwalne, jak taki ultra delikatny pyłek. I sądzę, że to sprawia, że ten peeling ma właściwości nie tylko enzymatyczne, ale też takie troszeczkę mechaniczne. Więc jest to propozycja jednak taka mocniej oczyszczająca. Użyłam go dopiero 3 razy, więc tak, wiecie, ciężko mi mówić o dalekosiężnych efektach, ale takie pierwsze odczucia po 3 zastosowaniach. Jednak właściwości mocniej oczyszczające. Różnica jest w zapachu. Sylveco ma taki cytrusowy zapach. Ten pachnie typowo lawendowo i trochę mi się kojarzy z taką jakby skórką od chleba. Bardzo przyjemny zapach ogólnie, jeżeli tylko lawenda Was jakoś tam nie gryzie, to naprawdę myślę, że zapach przypadnie Wam do gustu. Nic śmierdzącego, nic nieprzyjemnego. To jest opakowane w szkło. Peeling Sylveco jest opakowany w plastik, więc jeżeli zwracacie uwagę na ekologiczne opakowania, no to tutaj szkło myślę, że będzie argumentem, natomiast warto pamiętać, że wszystkie te opakowania, które są z Sylveco, one są możliwe do poddawania do recyklingu, więc to jest też jakby spoko, ale jeżeli wolicie coś w szkle, to macie tutaj w szkle. Czy pobił mojego ulubieńca? Wiecie jak jest, jeżeli coś jest ulubieńcem i to wieloletnim, ciężko jest to zdetronizować. Fajny kosmetyk, ale osobiście jednak pozostanę przy Sylveco. Myślę, że jeżeli ktoś ma skórę właśnie taką jak ja mam, czyli bardzo wrażliwą, to właśnie te delikatniejsze właściwości złuszczające w Sylveco bardziej doceni. Poza tym u mnie w Sylveco podoba się design. Jest różowy, co tu dużo mówić. Dodatkowo zapach mi naprawdę się podoba i przypadł mi do gustu, więc ja akurat chyba zostanę jako Team Sylveco, niemniej jednak z całą pewnością pełny sobie zużyję i wtedy też będę Wam więcej na jego temat mówić. No i teraz przejdziemy do serum i do maseczki, bo to są właśnie kosmetyki, które wprowadziłam sobie jako pierwsze po tym wysypie. Kiedy zauważyłam, że coś negatywnego dzieje się z moją twarzą, no to tak Wam wspominałam. W pierwszej kolejności postanowiłam, nie zmieniam nic w pielęgnacji. Absolutnie nie. To nie było tak, że o nie, wysyp, od razu dobieram nową pielęgnację. Nie, nie, nie. To jest jeden z błędów, na który wiele osób się tam decyduje, bo zmienia nagle swoją pielęgnację i często jest pogorszenie. I nie wiadomo, czy to dlatego, że to te kosmetyki nie pasują, czy może ta cera tak po prostu reaguje i tak by reagowała, nawet gdybyście tej pielęgnacji nie zmieniały. Więc ja przez pierwszy, jakiś tam, nie pamiętam, z tydzień, 2 tygodnie, nie zmieniałam w tej pielęgnacji, sorry, myślałam, że pająk, nie zmieniałam w tej pielęgnacji kompletnie nic i obserwowałam, jak ta skóra reaguje. I rzeczywiście po tym pierwszym wysypie, jak wspominałam wcześniej, miałam wrażenie, że co pół doby ja mam kolejne gule, kolejne jakieś krostki. I to sprawiało, że ja sobie dalej pielęgnowałam tą skórę w taki sam sposób i widziałam, co się z tą cerą dzieje. Najpierw był wysyp totalny, potem jeszcze te takie dziwne jakieś zaczerwienienia skóry i nadreaktywność po różnych kosmetykach, a potem zaczęło się to trochę uspokajać. I kiedy zauważyłam, że to już zaczyna się wyciszać i zaczyna się uspokajać, to postanowiłam wprowadzić serum z witaminą C ASOA. To jest serum antyoksydacyjne? Tak, serum antyoksydacyjne i ono ma właśnie dodatek witaminy C. I witamina C ma właściwości wspomagające gojenie niedoskonałości. Ponadto tutaj jest też kwas alfa-liponowy,
I właśnie jeżeli chodzi o ten kwas alfa-liponowy, to on też ma właściwości takie wspomagające gojenie niedoskonałości. Więc to było serum, które zaczęłam sobie wprowadzać do pielęgnacji i po jego zastosowaniu, ja tam używam 2 razy w tygodniu, widzę, że te zmiany są wyciszone. Więc postanowiłam, okej, czyli wiem, że ta cera jak pracuje, ten trądzik wciąż się utrzymuje, bo teraz już jest to na takim etapie, że coś się pojawia, ale też coś się goi. Więc zauważam, kiedy stosuję sobie to, że ten proces gojenia troszeczkę przewyższa ten proces powstawania nowych wyprysków, więc sobie przy tym będę zostawać, zobaczymy przy dłuższym stosowaniu, jak tam będzie, ale widzę, że to jest coś, dzięki czemu jestem w stanie iść dobrą drogą. I tak samo było w przypadku tej maseczki, też jest to ASOA z czerwoną glinką. Akurat zdecydowałam się teraz sięgnąć po tą maseczkę z czerwoną glinką, bo czerwona glinka z jednej strony działa oczyszczająco, więc wspomoże mi gojenie tych zmian, a dodatkowo uszczelnia naczynka. Więc przy tych takich teraz dziwnych reaktywnościach mojej skóry, tych zaczerwienieniach, no właśnie ona jest w stanie też wpłynąć na to, żeby mi naczynka nie popękały. I ja sobie ją robię raz w tygodniu, zazwyczaj w sobotę, kiedy jest trochę więcej czasu na zabawę z spłukiwaniem maseczek i też widzę po niej rezultat. Więc ja sobie po prostu... Możecie zobaczyć, już ją trochę wykorzystałam, bo ja to tak lubię grubą warstwą sobie na skórę nałożyć, żeby tam dużo mi tego wpływało na skórę. Nie oszczędzam się. No i właśnie postanowiłam ją sobie tam po nią sięgać. W sumie to był pierwszy kosmetyk nowy, który wprowadziłam. Chyba nawet jego pierwszy, a potem dopiero to serum sobie wprowadziłam. Więc no tak po prostu postanowiłam działać, tak? Że najpierw czekam przy tym największym wysypie i takim tym moim zdziwieniu i takiej lekkiej panice, co się z tą cerą w ogóle dzieje, nie? Po prostu postanowiłam, że dam sobie na wstrzymanie, dam sobie czas i jak zaczęłam zauważać już pewną prawidłowość, że no okej, te wypryski się pojawiają, ale też się goją. Ta cera najpierw była taka reaktywna, taka dziwna, no ale coś tam zaczyna się uspokajać. No to właśnie zaczęłam wprowadzać te kosmetyki. Jeżeli chodzi o krem do twarzy, no to musiałam zastosować coś innego, coś nowego, bo jeżeli doszło mi do silnego zaczerwienienia po tamtym kremie Sobio Etique, to nie chciałam tego drugi raz nakładać, dlatego postanowiłam, miałam w zapasach właśnie ten krem, od razu po niego sobie sięgam. I zobaczymy, jak będzie, ale to była taka sytuacja nagła, że ja potrzebowałam jakiegoś innego kremu do twarzy, no bo tego, no to pod makijaż to jest takie tłuste, no to gdzieś tam nie bardzo, więc sobie po prostu spróbowałam, a może tej cerze spasuje tamten krem, ale jak widzicie, niekoniecznie trafiłam z nim, bo po tym kremie nie mam takiego uczucia, że te wypryski lepiej się goją i dlatego przypomniałam sobie, że warto wrócić do nagietka. Więc bardzo podchodzę w taki sposób do tego trądziku, że muszę wyczaić tą skórę, jak ona teraz pracuje i przede wszystkim skupiam się na gojeniu tych zmian, bo ja nie mam wpływu na to, że one się nie będą pojawiać, mogę je tylko wyciszać i to też robię i na tym się skupiam. A teraz przejdziemy sobie do takich dodatkowych kosmetyków, czyli, słuchajcie, do rzęs. To jest serum do rzęs i ja je kupiłam będąc w Czechach, w drogeriach DM. I mówię Wam o tym, bo niebawem DM pojawi się w Polsce, już czytałam, że w okolicach Wrocławia już tam wybudowali podobno siedzibę, taki główny magazyn, więc lada dzień firma DM, ta drogeryjna, będzie się pojawiała właśnie w Polsce i będą tam kosmetyki Balea. Więc będąc w Czechach stwierdziłam, dobra, kupię sobie odżywkę do rzęs i będę testować. Dopiero ją użyłam raptem 3 razy, bo zużywałam sobie tą, co miałam wcześniej, Cooler Caramel, więc 3 razy ją zastosowałam, żadnego podrażnienia, żadnego uczulenia. Zdarza się, że nawet sobie ją używam na dzień, bo ona jest w formie takiego pędzelka, tylko że się nanosi w miejscu, tak jakby wiecie, na linii rzęs i nie wpływa to w żaden sposób na aplikację tuszu. A że się super wchłania, nie ma żadnej tam tłustej warstwy, bo to nie jest tłuste, to jest takie żelowe, więc to się naprawdę super wchłania. No to właśnie zdarzyło się, że też to sobie nakładałam gdzieś tam na dzień. Więc zobaczymy, czy będzie to działać tak, że będzie faktycznie wachlarz rzęs. Jeżeli tak, to słuchajcie, jak tylko się DM otworzy, lećcie i kupujcie. I 2 pomadki sobie też używam. Podstawowa wersja to jest oczywiście teraz Wianek Kojąca, chociaż brzozową też mam w samochodzie, ale to już nie będę szła. Wiecie, że u mnie brzozowa pomadka Sylweko to jest podstawa, ale że ona jest taka mało smaczna, znaczy wiecie, ona nie ma ani smaku, ani zapachu, to jest taki naturalny full kosmetyk, który nie ma dodatku kompozycji zapachowej czy smakowej, a ta ma jakby winogrono, coś takiego, więc jest po prostu bardzo przyjemna i miałam potrzebę taką, żeby sobie jakąś pomadkę bardziej przyjemną smakowo stosować. A drugi kosmetyk to jest właśnie Dr. Pou-Pou. To jest w Rossmanie taka pomadka, którą można dostać. Ja ją kupiłam, bo ona miała informację, że można z jej pomocą stawiać sobie brwi, jak na żelu.
Moje brwi nie są jakieś wyjątkowo sztywne, ale też jakoś to wcale super na nie nie działa. I chciałam to używać sobie do ust, ale to jest tak niesmaczne. Nie jest to gorzkie ani nic, ale jakieś takie nieprzyjemne na ustach, że jeżeli nie muszę, to wolę tego nie stosować. I wiecie co? I sobie te blizny, co mam pod nosem, tym smaruję, żeby tak je uelastyczniać, goić. Tam, wiecie, pod nosem nie czuję smaku, więc jest okej. To na tyle w tej aktu. A, jeszcze nie! Ja prawie bym zapomniała, sobie to przecież przygotowałam. Poducha z jedwabiem. Więc tak, odezwała się do mnie firma Queen Sleep z pytaniem, czy nie chciałabym wypróbować poduszki do spania. I ogólnie ja te poduszki już widziałam. Ja wiedziałam, że jest coś takiego, ogólnie istnieje, jak takie poduszki do spania, właśnie, które mają takie wgłębienia i jedwabną poszewkę, które mają sprawiać, że właśnie nie zaginamy sobie skórę podczas snu. Ale one są tak cholernie drogie, że mi ciężko było wydać hajs na coś, co nie wiedziałam, co się po prostu spisze. A kiedy się ta firma do mnie odezwała, stwierdziłam, okej, czemu nie? Współpraca była na Instagramie, więc tutaj, że Wam mówię o tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moja dobra wola. W ogóle, słuchajcie, ja Wam to już na przyszłość powiem. Ja nie chcę się tłumaczyć za każdym razem, jak robię współpracę, że to jest współpraca, która jest szczera. Słuchajcie, ja się nie podejmuję współprac czegoś, co jest niezgodne z moim kanałem czy moimi przeświadczeniami, tak? Więc nie oczekujcie ode mnie, że ja przy każdej współpracy będę Wam mówiła, słuchajcie, to jest szczere, słuchajcie, to jest szczere, no, bo to by sugerowało, że cokolwiek, co ja robię na kanale, jest nieszczere, tak? YouTube jest w jakimś stopniu częścią mojej pracy, więc tak, czasami zarabiam na tym, podejmując się współprac, ale to wcale nie wyklucza tego, że te współprace są jakieś, nie wiem, naciągane, albo że cokolwiek jest, nie wiem, przerost formy nad treścią. Absolutnie nie. Tu nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo to nie o tym jest film, ale no, jak już powiedziałam, to usystematyzujmy to sobie, że ogólnie jeżeli ja się jakiś współprac podejmuję, to nie jest to, że ja jestem jakaś tam przepadzita na tę współpracę, bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile ja współprac odrzucam. Może nie jestem jakimś wielkim kanałem i tych współprac mam nie wiadomo ile, propozycji dziennie, absolutnie nie, ale przynajmniej raz w tygodniu jakąś propozycję dostaję współpracy. I czy macie na przykład co tydzień współpracę tutaj na YouTubie? No nie, to są sporadyczne w porównaniu tego, że mogłabym mieć tam, nie wiem, 3 albo 4 współprace w miesiącu, tak? Więc to absolutnie nie jest tak, że jak coś tam Wam pokazuję, to jest to naciągane. No i właśnie z tego względu, że ja słyszałam o tych poduchach, że coś takiego istnieje i że ogólnie jest to polecane, ale jest to cholernie drogie, więc sama przyznaję, że też nie chciałam tego kupować w ciemno. Wiecie, jak jest, jestem cebulą. Ale jak już się firma do mnie odezwała, że mogą mi dać taką, żebym sobie wypróbowała poduchę, stwierdziłam, okej, czemu nie? Faktycznie, jak dają za darmo, no to co, cebula deal, nie? Brać. No i ogólnie stwierdziłam, dobra, spróbujemy, jak to będzie. I słuchajcie, jestem tak z niej zadowolona, że ja w tym momencie jestem pewna, że jeżeli cokolwiek mi się z tą poduchą stanie, to ja kupuję nową. Wydam te 450 zł i kupię nową. Ona ma w ogóle gwarancję na 5 lat, więc w przypadku tych 5 lat, jakby się mi coś stało, to mam możliwość właśnie zmiany, natomiast jeżeli, znaczy na gwarancji, jeżeli się okaże po 5 latach, że nie wiem, cokolwiek mi się z tą poduchą stanie, ja kupuję nową. I nie tylko tutaj chodzi o kwestie kosmetyczne, ale ona jest tak wygodna, po prostu kark mnie nie boli, no nie żeby mnie jakoś strasznie bolał, nie, ale zdarzało się, że tam jak dłuższy czas posiedziałam w jednej pozycji, no to coś tam mnie pobolewało. Po tym nic takiego nie mam. W ogóle jest taka skóra bardzo, jest takie uczucie takiej wypoczętej skóry, no bo ja Wam pokażę, na czym to ta poducha polega. Odsunę sobie tylko włosy. Więc mi się na niej bardzo, bardzo wygodnie śpi. Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy sobie kładziecie do tej dziury twarz, to widzicie, nic się Wam nie zagina. Nie ma czegoś takiego, jak, nie wiem, przy normalnej poduszce się robią, wiecie, takie jakieś tutaj puf, 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 nie? Tylko po prostu kładziecie sobie głowę tak, opiera się Wam czoło i skroń. Tutaj w tej części opiera się Wam ucho i ta część głowy, a po prostu tutaj tak wy jesteście w powietrzu i nic się Wam nie zagina, nie ma żadnego potem problemu, że budzicie się rano i ta twarz jakoś tak, nie wiem, dziwnie wygląda, że są jakieś odciśnięcia od poduszki czy cokolwiek. To jest tak niesamowicie wygodne. Dodatkowo właśnie jest jedwabna poszewka, dzięki czemu gdyby się, wiecie, w nocy tam ktoś obrócił i tak dalej, ja nie chcę się teraz makijażu w to wycierać, nie, bo wiecie, ja zawsze jak śpię, no to podę makijażu, więc jeżeli się okaże, że nie wiem, gdzieś tam się przesunę bardziej na tę część, to właśnie jedwab jest śliski,
Więc on ma sprawić, że ta skóra, jeżeli jest bardzo mocno na przykład naciągnięta i sama ta skóra z siebie potrzebuje wrócić do jakiegoś tam bardziej komfortowego dla niej stanu, no to właśnie ona sobie wróci. Ta poduszka jest z dwóch stron właśnie w ten sposób wyprofilowana, więc niezależnie od tego, na którym boku zasypiam, to z każdej strony jestem w stanie sobie tą twarz ułożyć komfortowo. Na samym początku ona jest bardzo długa, jak dla mnie. I to było dla mnie takie, że jak się ma do mnie Adrian przytulić, jak leży na przykład sobie tak, że na łyżeczkę, nie? Więc to był taki jedyny ten, że mogłaby być troszeczkę krótsza, ale w sumie po dwóch nocach przestało mi to robić różnicę. Znaczy nie mi, on się jakoś tam ukokosił z tyłu, więc spoko. I ogólnie jestem z niej naprawdę mega, mega zadowolona. I jeszcze kilka spraw technicznych. Jeżeli chodzi o firmę, nazywa się Queensleep. Więc na Instagramie, jak wam robiłam zdjęcie, to aż słuchajcie, poszłam kupić sobie diadem, nie? A co? Raz się żyje. Słuchajcie, ile razy w życiu można sobie kupić diadem? Stwierdziłam, przynajmniej mam możliwość i powód, żeby sobie kupić koronę. Widzicie? Teraz można mi powiedzieć, żeby ci korona z głowy nie spadła. Nie spadnie? Dobrze się trzyma. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o tę poduchę, sprawy takie bardziej techniczne, jak wam wspominałam, 5 lat gwarancji, jest materiał ortopedyczny, jeżeli chodzi o samą tą poduchę. Wam przychodzi cała taka książeczka właśnie z czego to jest, jak to prać, jak to przechowywać, więc wszystko to macie, ta gwarancja i ta książeczka. Jedwab. I teraz tak, 450 zł. Strasznie dużo. Ale biorąc pod uwagę, w jakich cenach są poduszki ortopedyczne, to jest 200 zł. W jakiej cenie są poszewki jedwabne, też 200 zł. Więc po prostu w mojej opinii ta cena jest uzasadniona. Rozumiem, że ktoś na przykład tego nie chce kupować, bo jest to cena za wysoka i absolutnie to nie jest tak, że ja was do czegokolwiek naciągam, czy cokolwiek. Słuchajcie, no to jest kwestia, to jest jakieś tam akcesorium kosmetyczne. Można wzbogacać sobie pielęgnację różnymi metodami. Ktoś chodzi na masaż, ktoś chodzi na medycynę estetyczną. Rolowałam się kiedyś, szczotkowanie, coś takiego. Więc to nie jest tak, że wszyscy muszą się rolować, tak samo jak wszyscy powinni używać tonik, tak? Nie wszyscy muszą spać na takiej poduszce, ale wszyscy powinni używać krem. Więc no po prostu mówię wam o tym jako o takim kolejnym akcesorium kosmetycznym, które sobie gdzieś tam wypróbowałam i z którego jestem autentycznie zadowolona, więc teraz wiem, że jak kiedyś cokolwiek mi się z tą poduszką stanie, z całą pewnością kupię sobie kolejną. No dobra, a czy nie mogłaby być na przykład nie jedwabna, tylko żeby było taniej, satynowa albo cokolwiek takiego? I ogólnie, znaczy wiecie, satyna to jest splot, ale chodzi mi o to, że są czasami takie też śliski materiał, który nie jest jedwabiem, no zazwyczaj się na to mówi satyna, nie wiem jak to inaczej nazwać. W każdym razie, niestety, ale tego akcesoria właśnie z poszewki satynowe czy pościele satynowe są nieprzepuszczalne i często skóra się poci i jest niekomfortowo. Właśnie tym się różni jedwab od satyny, bo one wyglądają rzeczywiście dość tak porównywalnie wizualnie, ale po prostu na jedwabiu śpi się bardziej komfortowo. I też jedwab jest lepszy dla włosów, więc no niektóre osoby tam używają sobie czepków jedwabnych albo do spinania włosów gumek jedwabnych, one też są strasznie drogie, więc po prostu jedwab jest cholernie drogim materiałem. To nie ma co ukrywać, on po prostu jest jaki jest. Nie będę wam tutaj jakby mówić, bo są też takie opinie na internecie, że och, że jedwab działa pielęgnująco na skórę, bo on tam jakieś składniki aktywne z takich poszewek przechodzą do skóry. No nie no, kurde, no to już jest ściema, no to już bez problemu, bo bez takich w ogóle, wiecie, aż takich jakichś tam bajek i wciskania kitu, no miejmy jakąkolwiek tam, wiecie, trochę szacunku do innych. Ale jeżeli chodzi o kwestię właśnie tego, jaki ten materiał jest, że skóra się nie poci, przez to, że on jest taki śliski, to ta skóra nie odgina się aż tak bardzo na nim, no to jest to tutaj jakiś argument. Ale przede wszystkim też tym argumentem są po prostu te miejsca takie wyprofilowane na twarz, gdzie sobie można tą buzię ułożyć i to jest totalnie po prostu hit. Patrzcie, no nawet włosy nie mam odgniecione, nie? A się na tym śpi tak dobrze, bo to dobrze trzyma mimo wszystko tutaj szyję i głowę i tył głowy. Trzyma to naprawdę bardzo w porządku, jestem totalnie zadowolona. I w tym momencie w łóżku mamy trzy poduszki. Adrian ma swoją, tam co ja wcześniej używałam jest pośrodku. Zazwyczaj Tosia na niej śpi i ja mam swoją Queensleep. Więc tak, ściągam koronę. Dzikość niech się dzieje. I teraz, moje drogie, bardzo uprzejmie dziękuję wam za oglądanie. Jestem ciekawa, czy miałyście coś z tych kosmetyków. Jak spisały się one u was? A może zaciekawiłam was którymś? Dajcie mi koniecznie znać i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!